Cześć, siemanko, mordeczki. 29 czerwca roku pańskiego 2020, imieniny Piotra Pawła, wszystkim Piotrkom i Pawłom życzymy, aby jak najmocniej, rozumiesz, tego i tamtego, i dużo gorzały, i dużo zdrowia. A ja witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj ze mną Michał, Tomek. Pomachajcie ładnie do kamery ukrytej, tak jest. I będziemy dzisiaj co? Robić sobie na naszych poletkach jakieś tam oznaczenia. Będziemy sobie patrzeć, która zmiana jak rośnie. Michał będzie jak kret kopał ziemi łopatką. Będzie sprawdzał, co zrobił Blackjack na korzeniach w odmianach, tych samych odmianach, które dostały Blackjacka, a które go nie otrzymały. I co, Tomek ma magiczną książkę, bo te patyczki nasze, które gdzieś tam sobie powtykaliśmy, to można sobie teraz wetknąć pewnie. Niestety albo stety kukurydza faktycznie nam ładnie zarosła, więc patyków naszych nie widać, ale mamy tutaj ściągę, gdzie sobie popatrzymy, jak która odmiana i gdzie wygląda. Więc 29, tak jak Krzysztof mówił, no co, kukurydza ładnie nadrobiła, wygląda na chwilę obecną naprawdę bardzo ładnie. To, co przed chwilą Krzysztof pokazywał, jest zielona, żywa. Woda zrobiła swoje ciepło, więc każdy się zastanawiał, bał po zimnym maju. A ja was kręcę na wejściu do pola na największym dziadostwie. Zobacz. Zamiast tu na tu, jak już ciepło. Dobra, no przecież wszyscy będą widzieć. Jak będziemy głębiej, to będzie wszystko widać, nie? Więc tak jak mówiłem, każdy się bał po tym zimnym maju, że niestety te kukurydze będą kiepskie, a to jest taka roślina specyficzna, że ona bardzo szybko nadrobi. I tak to zrobiła w tym roku, więc okazuje się, że ładnie wygląda i tak ma być. Dokładnie, do vlogu dołączymy wcześniejszy materiał, jak ona była sporo mniejsza, jak pryskaliśmy tak. Blackjackiem sobie. I tu Michał, zobaczymy, jaką różnicę nam znajdzie. To jest tak, gold digger, tak się to nazywa? Kopacz? Złota? Hacker. Nie, filmiki co są na tym, gold digger. Oglądałeś kiedyś? To klient niesie, znaczy ten, bajeruje jakąś dziewczynę, no. Na przykład motor skuterkiem podjeżdża taka jakaś lala, ona go tam odgania, za chwilę podjeżdża Ferrari nowym, no i ona oczywiście zachodzona wsiada, on wyciąga łopatkę i mówi gold digger, nie? Że to jest tak, ona leci na ten, na pieniądze, na złoto. Dobra chłopaki, co bierzemy się, bo patrzcie, zobaczcie, jak zwykle już coś wisi w powietrzu. Będzie nam złoto z nieba kapało. Powiedz mi, co to jest, bo taka tu największa się wyróżnia tajemna, bo tak się, myślałem, że to jest kulka, to coś innego. Nie, no, przejdziemy od początku, zobaczymy, co dobra. Tutaj jest odmiana, okej? Okay? Jasne. Ja szukam swoich opisków. Sporo osób narzeka, że słabo się w tym roku sprawdził środek ochrony roślin Majster. Jeżeli ktoś ma jakieś do powiedzenia coś w tym temacie, proszę podzielcie się w komentarzach, bo jestem sam ciekawy, ten znajomy stosował, słabo zadziałał. U mnie, jak widzicie, po Elumisie czyściutko, o, sobie tutaj idziemy, pik pik. O, Tomek, gdzie jesteś, bo prawie cię nie widzę. Tam jest. No poczekaj, niech dojdę do ciebie, że tak się wyrażę. Pewnie wczesna będzie, bo taka duża jak Tomek prawie. Tutaj mamy 15 P 210. Wczesna. Jak widać, te wczesne odmiany przy tym takim specyficznym kwietniu i zimnym maju, no lepiej sobie radziły. Jednak te flinty sobie lepiej znosiły tą zimną, taką chłodną pogodę. No jest tutaj bardzo wysoka. Wiadomo, że jest to odmiana ziarnowa z przeznaczeniem na ziarno, więc ona nie musi być wysoka, ale na chwilę obecną jest jedną z najwyższych odmian tutaj, co teraz oglądamy. A liścia podniosłeś, to wyższa od ciebie. A nie kołcaj, panie, bo ktoś pomyśli, że za dwójeczką przyszedłeś tutaj w kukurydzę. No przy was nie będę. No nie o to chodzi, a powiedz mi, taka już będzie kolbę miała, nie? Taka duża jak ta. Właśnie zaraz wyrwiemy roślinki z tych wcześniejszych i z tych późniejszych. Zajrzymy do środka, zobaczymy, jak tam rosły kolby, jakie one są duże, więc pokażemy to wszyściutko też na filmie. Mam nadzieję, że nie udało mi się trafić, słuchajcie, Blackjackiem, chociażby tam raz, bo tu było dwa razy robione na 15P i będziemy mogli pokazać, jak wygląda bez Blackjacka. Jeżeli Michał, tu wykopiesz sobie gdzieś tam jedną i za niej. Możesz kopać. Tu nawet jest patyczek. Krzysztof, ty nie gdzie jest? Znaleźć, a ja znalazłem to. No ale chłopie, no tutaj masz patyczka. Weź się, lizawka solna, patyczek, jak na patyczków tam szukałem, o! Tam patyczków szukaliśmy na początku, on wbijał. Kurde, gdzie? W którym miejscu? Gdzie ja wbijałem te patyczki? Ja pamiętam to. Siebie. No właśnie. Tomek, do jakiej głębokości się może korzenić? Kukurydza się korzenie dość głęboko. Tak jak jest i góra, tak i dół, ale na chwilę obecną na pewno nie będą te korzenie, więc tak głęboko. Ale zobacz, jak ziemia poprzerastania korzenia. No właśnie. A mnie interesuje, jak wilgoć. Zobacz. Wilgoć jest. Wilgoć jest dość głęboko.
Czyż tam liczyłeś, ile wody teraz do ciebie tu spadło? Oj, czy liczył, muszę ci powiem ci później, ponad wiesz? 200 litrów na pewno przez okres maja i teraz. O, to sporo, no. Z tego co tu kojarzę, może widzowie napiszą, to gdzieś chyba deficyty wody większe takie, znaczy większe. No przynajmniej sporo mniej opadów to zachodniopomorskie, lubuskie część. Panie, do Chin się pan dokopiesz. Tak ci powiem, że jak tam masz kopać, to ci współczuję, jak chcesz każdą odmianę. Ile ty, nie? To nie. Ja tu wnioskuję dla tego pana o podwyżki. Do dyrektora firmy. O, i oczywiście, skoro dzisiaj Piotra Pawła, to panu Piotrowi Paroboczemu składamy najserdeczniejsze życzenia. Tak jest. Dyrektorowi firmy Majzdur oczywiście. Jakby ktoś nie wiedział. Poszły dwa zabiegi blackjackiem. 2 litry na hektar w jednym zabiegu. W odstępach? 10-dniowych. 10-dniowych. W fazie? No pierwsza to była taka faza liści, na pewno nie liczyłem, to będzie widać na filmie, bo wstawkę zrobimy. 7 koło liści. O, tak? No tak jak byłeś wtedy, tak, tak. Tak, jak mówisz, pamiętam, bo pamiętam, to było 7-8 liści, 7. 6 niektóra miała, nie? Bryła zwarta, zobaczymy na odmianie bez blackjacka. Zakopywać dziury? To jest grubsza, tylko zasyp, żeby jak kołem wpadnie coś tam, żeby wiesz. Ale zresztą tu będą pokazy, żeby jakiś ktoś z widzów ewentualnie nie wpadł. Nie trzeba by później nogę skręcić, albo coś się będzie smarować spirytusem. A 22 tutaj mamy teraz. Ja bym proponował ci wykopać tamtą. Idziemy dalej, poczekaj. Tamtą, z którą powiesz. Dobra, ja ci wezmę, daj. Jedną ręką. Niech on tam, a ty śledź temat. Jak Ferdynand Kiepski w tym, w odcinku o, jak był tym grabarzem. Cyk, łopatka na plecy. Nasza 250, ona jest niską odmianą. To ale też tutaj tak jest troszeczkę tu gdzie no, stoję. Bo tam widzisz, tam jest wyższa. Tam jest wyższa i tam jest wyższa. To jest poprzecznie, zawsze gdzieś tam na uwrociach tych nawozów się trochę więcej wrzuci. Ale chodźmy tam dalej. A tutaj Piotrusiowi gdzieś się... Siewnik na mnie wsiadł. Coś nie, nowy siewnik. Piotrusiu, wszystkiego dobrego dla ciebie dzisiaj. A to może nie wina Piotrusia, to nasza, nie wsypaliśmy ziarek. Może. Oczywiście mówimy o Piotku z Jaguara i to, który sieje nam... Piotku, G! Nie będziemy nazwisk używać, RODO obowiązuje. No, a tutaj mamy MAS 23. Widać, że ona jest niższa od pozostałych innych odmian. Jest to odmiana typowo ziarnowa 250, odmiana dentowa. I tak jak widzimy, bardzo fajne umaszczenie, te liście fajnie się wiją. Ona jest taka niższa, ale taka fajna, masywna od samego początku. A jak wiemy doskonale, osoby, które uprawiają kukurydzę na ziarno, nie potrzebują odmian wysokich. Ona ma dać konkretną kolbę i ładny plon. I widzimy, że tutaj się wyróżnia, bo jest niższa od pozostałych innych odmian. Jestem tego samego zdania, że dobra kolba jest w życiu ważna. Okej. <Okay. laughs> Ja bym się tutaj nie zgadzał, bo blackjack ma takie hasło, bo najważniejszy jest korzeń. No to na jedno wychodzi. Dlaczego jest najważniejszy korzeń? No jeśli korzeń się rozwinie, to się napociągnie wszystko, co napociągnie. Bo jest to buzią rośliny. Czyli jak rośliny. Jest dobry korzeń, to dobrze ciągnie. Dobrze ciągnie. A blackjack właśnie... To jest też ma jedno w tym ciągnie. Przy zaprawianiu nasion zbóż, ale także przy zaprawianiu, później podlewaniu siewek i też przez dolistne działa świetnie na rozwój systemu korzeniowego. Dlatego sprawdzimy, jak to właśnie będzie działało na kukurydzy. Przejdźmy Tomku na kolejne, bo tam się podoba ta odmiana, nie wiem co to jest. 29T. A, 20, to chyba 29T to taka późna, wysoka, ale chyba mieliśmy ją. W zeszłym roku, z tego co kojarzę. Ja. Tak, pierwszy rządy gdzie ja stoję chyba. Tak, tu już mamy MAS 29T. Odmana typowo ziarnowa, 260, czysty dent. Tak jak widzimy w porównaniu. Między 29T no jest wyższa o... Tu jest widać od razu, nie? Widać ewidentnie, że jest wyższa. Ale odmiana typowo ziarnowa, 260. Odmiana naprawdę bardzo wierna, sprawdzona. Ma swoich wielu zwolenników już od wielu, wielu lat. Jak ja zaczynałem pracę w Massit, tak naprawdę 5 sezonów temu, to 260 to nikt w centrum za bardzo nie chciał siać, a w tej chwili dużo ludzi ją uprawia. Wczesne kwitnienie, wczesne nalewanie i bardzo sucha schodzi z pola. To jest jej taką fajną zaletą. No i bardzo dobrze oczywiście też oddaje wodę na polu, bo to też o to chodzi. Jest wyższa od 23M.
też bardzo ładny pokrój. Te liście takie masywne, fajnie przykrywa międzyrzędzie. No Michale, pomóż ci, daj, może ja pokopię trochę. Spokojnie, człowiek od upadu jest. Ty jakby było sucho, to bym chciał, żebyś mu pomógł. Jak jest mokro, to pół biedy. No jeszcze, to jest zwyczajowe. O, to macie tutaj nazwę po kolei. Sobie przylecimy. A gdzieś ta tura była taka nowa. Mastodon. A to pod koniec tam gdzieś będzie. No. Tak, wszystko mamy widzimy. Tutaj mastodon. Tak naprawdę to jeszcze za chwilę się pokażę. Ona teraz szybko rośnie, ale myślę tak już w lipcu, jak sobie będziemy kręcić, to będzie widać fajny taki efekt. Chociaż tak naprawdę ona teraz prawie dla mnie najładniejsza. Znaczy tak, to jest ten moment, gdzie jest taka żywa, zielona. Widać po tym, jak jest dobrze dożywiona, że ma taki fajny, soczysty kolor, więc no. Znaczy na chwilę obecną kukurydza wygląda naprawdę na 100%. Pomimo, tak jak mówiliśmy, tego zimnego miesiąca maja, jakim był, więc na chwilę obecną jest naprawdę bardzo dobrze. No i tak ma być. Ale też muszę wam zwrócić uwagę na to, że też mnie zaciekawiło, że jak jest dużo opadów, zobaczcie, stricte, przynajmniej w naszym rejonie, nie widziałem, nie wiem jak u was, nie zdarzało się, że ludzie musieli pryskać na głód fosforowy i takie rzeczy. Pomimo, że było chłodno. No ja tu nie widziałem, żeby coś miał fioletową. Bardzo mało. A jak w normalnych, suszych latach to się... Jednak te składniki... Może większy system korzeniowy, jak jest dużo wody, Tomku, to ty powiedziesz, to znaczy, bardziej... To też system korzeniowy jest większy, ale też dzięki temu, że jest woda, te składniki są pewnie lepiej pobierane przez tą, lepiej się rozpuszczają. Michał, ty tu jesteś fachowcem od nawożenia. To co? Mówię, że w tym roku, Michał, nie zdarzało się... Jak w większych latach, przynajmniej tu na okolicach nie widziałem, głodu fosforowego. Pomimo, że było chłodno i zawsze chłód sprzyjał temu, że był mało pobierany fosfor, nie? Ale w zależności też, w której fazie roślinie, tak? Bo chłód był do kiedy był. No ja od początku, jak mam mała, to właśnie w takim fazie często zdarzało się, że była fioletowa gdzieś nieraz, nawet na dobrych glebach, gdzie nawoziłeś odpowiednio. Fosfor się uwalnia, gdy gleba osiągnie około 14 stopni. Niektórzy podają 10-14 stopni ciepła. Wtedy się uwalnia fosfor, który jest związany w glebie. I wtedy rośliny mogą go pobrać. Zobaczcie, tutaj włączyłem, bo chcę... Pada deszcz nam cały czas niestety. Jak zwykle przy naszym nagrywaniu, ale w tym roku oczywiście. Szukamy różnicy sobie po blackjacku między na odmianie 300B. 29T. 29T to jest, tak? 29T. Mhm. Polu padło słowa, czyli... że bez blackjacka jest wyższa, a jak przynieśliśmy na miejsce, okazało się, że po blackjacku jest ta odmiana. To mamy czyli po stronie Michała jest po zastosowaniu blackjacka. Tu? O, właśnie. A po stronie Tomka jest bez zastosowania odżywki. Czyli efekt jest. Druga odmiana. Możesz ją postaw na pionowo, może ją, Michał, przy sobie stań. Będziemy widzieć tak jeszcze. Czyli jest różnica, widzisz? O. Istnienie tutaj, tak jak Michał pokazuje. I odmiana 300B, tak po bleczeku jest większa. Część liści ma troszeczkę bledsze. Ta ma mniejszego pokroju. Ale liście, może też być powodem mozaikowości pola. Cholera, no. Coraz bardziej nam pada niestety, słuchajcie. Także na pewno nie będziemy już nakręcać dzisiaj wbijania palików, bo to... Tutaj zobaczcie, Tomek se na szybko jeszcze rozbiera. Tak na szybkości, że pada. Roślinkę chcę zobaczyć. Zalążki, kolb, że tak powiem. Jakby to powiedział Makłowicz. Tak. Tutaj już widzimy kolbę. O, to jest kolba. Jakbyśmy sobie, tutaj jest kolejna kolba. Tak, ale to schowana. Najwyższa, jak już mówisz. Tak, faktycznie zawsze tą właściwą kolbą jest ta kolba najwyższa, czy może inaczej, na ostatnim liściu, czyli na liściu piątym bądź siódmym, w zależności od odmiany. Bo tak mniej więcej na tej wysokości kukurydza ma kolbę, więc na każdym międzywęźle, gdybyśmy sobie popatrzyli, możemy znaleźć zawiązkę kolby. Zawsze zostaje ta ostatnia, właściwa. No i tu mamy tak naprawdę taki języczek, który się nazywa kolbą. Jak w następnym vlogu będziemy kręcić, to postaramy się ładnie rozebrać ten języczek i zobaczyć, ile jest międzyrzędzi, jak to wszystko wygląda. Może weźmiemy lupę, żeby to powiększyć, żeby sobie tak ładnie... W przybliżeniu już nasz plon ocenić. Tak jest. Okej. Okay. Tu gdzie stoisz gdzieś? Dobra. Którąś tam taką, jakąś uśrednioną. Słuchajcie, zaznaczamy sobie
jedną kukurydzę, żeby zobaczyć przez ileś dni, jak ile ona urośnie. Nawet nie musi być największa, po prostu chcemy zobaczyć. Wydaje mi się, że to poleci na drugiego, słuchajcie, vloga, bo ten będzie naprawdę już długi, żeby wam się nie znudziło, że tak powiem. To zaznaczymy i pokażemy na drugim vlogu, przez ile dni, ile to urosło, tak? O, ta, mamy teraz do tyle. Ta górna, ten górny liść. To będzie dobrze? Może... To mi się wydaje, że mamy uznaczone. Robiłeś tyle, co potrzeba. Tak, ja rośnie... tego ołówek jeszcze zaznaczę przy tym, przy międzywęźle. Proszę. Odmiana przez kilka dni nam urosła. Urosła, wtedy będzie na pewno lepsza pogoda. Ja na pewno jakąś kiszonkę, słuchajcie, będę ościętą, będę znajdę chwilę, żeby co to pooznaczać w międzyczasie. Bo też niedługo będziemy mieli jęczmień do cięcia, czyli tej roboty będzie naprawdę masa. I oczywiście niedługo będzie vlog z jęczmienia z tego challenge'u, do którego was serdecznie zapraszam już, bo będzie niedługo na pewno. Jak pamiętacie, w zeszłym roku cięliśmy ten jęczmień 29 czerwca, czyli dzisiaj, tak jakby był cięty. Przez te deszcze nam się wszystko przesuwa, a my z Tomkiem chyba żegnamy się do kolejnego vlogu, a tego będziemy chcieli wrzucić jak najszybciej. Być może na pewno w tym tygodniu pójdzie. Żeby było to na bieżąco w miarę pokazane, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Tomek na pewno wam dużo ciekawych rzeczy powie w kolejnym vlogu przy samym oznaczaniu. Dzisiaj pogoda nam niestety na to nie pozwala. Hej!